Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mamy zakrzywioną bulowę. Tak, zakrzywiona bulowa jest naprawdę mega, mega ciekawym zegarkiem i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę on mi się podobał. Ja go przez długi czas oglądałem gdzieś w internecie i było tak, no to jest fajny zegarek, to jest spoko zegarek, nie? Ale taki, no, taki spoko zegarek. Ale jak ja go wziąłem w ręce, to on zyskał co najmniej 20-30% do mojego takiego, no, nie, no. A jak jeszcze zacząłem czytać tak dokładniej o nim, o tym mechanizmie, o tym wszystkim, co tam się znajduje, tak, ej, to jest naprawdę klawy zegarek, nie? Wiem, to dziwnie brzmi, ale naprawdę ten zegarek bardzo dużo zyskuje w rzeczywistości, także ja nie zachęcam do jego kupna, bo on naprawdę może się nie podobać, on, ja rozumiem, że może być za duży, bo on jest duży, to musicie mieć z tyłu głowy, on jest naprawdę dużym zegarkiem, ale na pewno wszystkim serdecznie polecam, żeby pójść, jeśli macie możliwość, żeby go macnąć, bo naprawdę on w rzeczywistości robi bardzo dobre wrażenie i ta koperta, to wykończenie, to szkiełko naprawdę jest klawy. No dobra, może już przestanę, może Wam go po prostu pokażę teraz, także zapraszam do materiału, a jeszcze na koniec Wam powiem, ile on kosztuje. I oto ich oczom ukazała się bulowa. Tak, tak wygląda bulowa Curve. No powiem Wam szczerze, że oglądałem ten zegarek nie jeden raz na zdjęciach i przyznam szczerze, że podobał mi się, ale dopiero mając go w rękach i widząc ten bok, znaczy, bo front jest też bardzo ładny, nie? Ale na żadnych zdjęciach nie widziałem tego. I muszę przyznać, że naprawdę ten zegarek zrobił na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie. No dobra, to teraz wjadą nam dane techniczne. Zapoznajcie się proszę z nimi. Zwróćcie uwagę, że to jest dosyć duży zegarek. Jak ja go trzymam w ręku teraz, no to on się nie wydaje być taki duży, ale zobaczcie na te wymiary, on mimo wszystko swoje gabaryty trochę ma. Dobrze, mam nadzieję, że już obejrzeliście dane techniczne, jakby co, to tam zawsze możecie sobie zapauzować. I lecimy. Dobra, zacznijmy od szkła. No, jak pewnie widzicie, ten zegarek z racji swojej też nazwy, no i tego, że jest po prostu zakrzywiony, ma zakrzywione szkło. I to szkło to jest szafir. No i no, tak jak pewnie zauważyliście, tutaj też jest szkło i też jest zakrzywione. Naprawdę robi to bardzo dobre wrażenie. Na żywo jak go trzymam, to naprawdę to światło tak jakoś pracuje na nim, że on jest, nie wiem jak to powiedzieć, mi osobiście on się bardzo podoba. No dobra, no to mamy szkło. Tutaj jak pewnie zauważyliście dookoła na tym szkle, jest taka czarna obwolutka, która bardzo pasuje do wielu czarnych elementów tego zegarka, ale dalej mamy wskazówki i indeksy, jak zwrócicie uwagę, to one są takiego miedzianego koloru i to nie jest tak, że one są złote, tylko właśnie miedziane i to daje taki naprawdę bardzo ciekawy efekt, bo on nie daje takim złotem, tylko właśnie tą taką miedzią. Wskazówki są miedziane, indeksy są miedziane, znaczy koloru miedzianego. Wskazówki są, zaraz może Wam pokażę jakieś zbliżenie, są zmatowione, są szczotkowane, widać na nich takie właśnie to zmatowienie. Indeksy, no teraz tak, na godzinie 12 mamy właśnie logo bulowy i ono jest zmatowione, ono nie błyszczy się tak, nie mieni tak jak indeksy, które tutaj są niedaleko. Indeksy są tak stworzone, że boki są wypolerowane, środek jest właśnie zmatowiony, także to łapie bardzo ładne refleksy, ale też nie ma tego tak, żeby tutaj takie słonko się zrobiło jakby, nie? Mamy trzy subtarcze, tak jak widzicie. I są to subtarcze od chronografu. Nie wiem, ci co zauważyli, no to brawo, ale ci co nie zauważyli jeszcze, to ten chronograf, jak pewnie widzicie teraz, dobra, przyjrzyjcie się, czego mu brakuje. Dobra, daję Wam 3, 2, 1, bang.
No nie ma tego sekundnika. Normalnie chronografy, jak mają tutaj sekundnik, subtarczę sekundnika, to mają jeszcze tutaj sekundnik, znaczy wskazówkę chronografu, która tutaj się znajduje. Ten tego nie ma. Co jest dosyć ciekawe, jak tu się włącza ten chronograf? Otóż, jak zwrócicie uwagę, teraz postaram wam się to pokazać, ten sekundnik sobie tutaj cyka, nie? Normalnie byśmy włączyli chronograf tak, żebyśmy to nacisnęli. Tutaj nie. Teraz pozwolę, żeby ten sekundnik trochę odszedł dalej, żebyście mogli zobaczyć. Jak nacisnę, o teraz chyba widać, jak nacisnę ten guzik, to się wyzerowało na godzinę 12, powiedzmy. I teraz dopiero ruszam z chronografem tym przyciskiem. Tak, ruszyło, ruszyło. Teraz tym sobie zatrzymuję i znowu startuję. Jak chcę wrócić, żeby mieć z powrotem sekundnik, to sobie pauzuję, tym sobie go resetuję i jeszcze raz naciskam ten przycisk, ale zwróćcie uwagę, gdzie powędruje teraz wskazówka. Pyk, bo on sobie cały czas w tle te sekundy leciały. I on sobie dogania te sekundy, które tutaj były. Tak. Tutaj mamy subtarczę chronografu, czyli w skali 60-minutowej, a tu w 12-godzinnej. Także tak on się prezentuje. Jak widzicie, te subtarcze to są tylko okręgi z nałożonymi, znaczy zaznaczonymi indeksami, one nie są nakładane, a pod spodem przebija płyta już właśnie mechanizmu. Ogólnie no, w przypadku mechanizmów kwarcowych raczej się zegarki nie przechwalają, nie pokazują, chowają za zakrytym deklem, a tutaj nie dość, że mamy przeszklony dekiel, to jeszcze mamy go z przodu, czyli nie ma tej tarczy takiej tutaj położonej, tylko widać mechanizm, który można sobie trochę go podejrzeć. No nie jest on jakoś turbo bardzo, nie wiem, wyeksponowany, taki, że w sensie dopieszczony, że on jest, jakoś tak wygląda niesamowicie, przynajmniej z tej strony. Tu mamy ładną właśnie taką złotą płytę i to fajnie wygląda, moim zdaniem oczywiście. Bardzo ciekawym jest też tutaj właśnie ikonka, która jest dosyć mała, ona jest odrobinę schowana, ale nie zmienia to faktu, że jest naprawdę bardzo przyjemna w użytku. No osoby, które będą miały albo cały czas rękawiczki na rękach, albo dosyć duże palce, mogą mieć problem z tą koronką, ale ona jest naprawdę elegancko mała, nie wiem jak to powiedzieć, bo ona tutaj jak najbardziej pasuje. Ona jest sygnowana też właśnie logiem bólowy, tu jak zobaczycie. Tak, do tego mamy te przyciski tutaj, które naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie to się komponuje do całej tej koperty. Nie wiem, czy wspominałem, ale koperta jest z tytanu. W tym przypadku przynajmniej. No, jak jeszcze jesteśmy przy tej tarczy, przy tym wszystkim, no to tu się znajduje odrobinę lumy. Nie jest to powalające. Teraz wam pokażę, jak się prezentuje luma w tym zegarku i jest ona odrobinę słabiutka. Nie mówię, że słabo świeci, ale no jest jej mało. Jak zauważycie, to jest tego naprawdę niewiele. Ten zegarek uchodzi moim zdaniem za bardzo sportowy zegarek i wydaje mi się, że sportowe zegarki powinny mieć trochę tej lumy więcej. A poza tym, no właśnie, wodoszczelność tego zegarka to tylko 30 metrów, czyli no, on wygląda bardzo technicznie. On wygląda moim zdaniem bardzo tak, no nie wiem jak to powiedzieć, no technicznie, no tyle mogę powiedzieć. On wygląda bardzo technicznie, a zarazem bardzo ładnie. I wydaje mi się, że powinien mieć chociaż te 50 metrów wodoszczelności. I od razu podpowiem, bo pojawił się gdzieś komentarz pod którymś z moich filmów, gdzie ja powiedziałem, że ten zegarek ma tylko 30, jakiś, nie pamiętam co to był za odcinek, że tylko zegarek ma 30 metrów, a powinien mieć minimum 50. Dla tych wszystkich osób, które nie są zapoznane z tą terminologią zegarkową, 30 metrów w świecie zegarkowym oznacza nie tyle więcej, co... Jak będzie za duża wilgoć w powietrzu, to zegarek może się zawilgotnieć w środku. Otóż 30 metrów to jest takie minimum zegarkowe, które pozwala nam na przykład, nie wiem,
Jeśli kichniemy i zasłonimy się ręką, na której mamy ten zegarek, to przy 30 metrach teoretycznie powinno być spoko. Ale jak już go pod kran weźmiemy, myjąc ręce, to już on może niestety zaparować w środku, bo ta wodoszczelność 30 metrów nie oznacza, że na głębokości 30 metrów można z tym zegarkiem pływać. 50 metrów, oznaczenie 50 metrów wodoszczelności na zegarku oznacza, że jak będziemy myć ręce, to możemy go trochę zachlapać. Ostrożnie, ale możemy zachlapać i będzie wszystko raczej w porządku. Także tak, no wydaje mi się, że taki zegarek, który ma taki właśnie sportowy look, powinien mieć odrobinę więcej tej wodoszczelności. No ale zobaczcie, jak bardzo fajnie pracuje to światło na tym zegarku. Jezu, no naprawdę ja jestem bardzo pozytywnie nakręcony tym zegarkiem i nawet się nie spodziewałem, że będzie tak. Naprawdę, te zegarki na zdjęciach wyglądają w porządku. One przykuwają gdzieś uwagę, jak się zobaczy, że on jest tak wykrzywiony i okej. Okay. Ale no naprawdę, jak teraz się na niego patrzę, to jestem pod gigantycznym wrażeniem, jak to się prezentuje. Ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony. I teraz tak, tu pasek mamy właśnie, ja nie wiem, czy to jest silikon, czy to jest po prostu guma, ale jest w takim fajnym wykończeniu. Jak tu widzicie, ma takie żłobienia. I jak się przyjrzycie, to te żłobienia, one może nie jeden do jeden, ale bardzo są tak jakby wpasowane w ten tutaj dookoła tarczy taki i jeden okrąg, na którym leżą indeksy. Widzicie to? Są takie tutaj też może nie żłobienia, tylko nawet nie wiem, czy to można nazwać pasami genewskimi, ale znajdują się na tym okręgu wewnętrznym takie o. I moim zdaniem to jest bardzo wpasowane właśnie w koncepcję tego paska. No tutaj mamy motylkowe zapięcie, które zakłada się zamiast normalnej sprzączki. Nie wiem, czy widzicie. I ono się zapina tak. Tutaj się zapina tak. I się wprowadza tutaj pasek. No, o, dobra, wprowadzone. No i teraz jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Ja tego do końca nie wiem, czy ja bym to zauważył, ale przygotowując się do tej recenzji, do tego wszystkiego, zauważyłem, o, nie wiem, czy widzicie, bo trochę światła mało, o, tu są takie prążki. I to jest coś naprawdę bardzo fajnego, ponieważ to jest jedna z tych rzeczy, takich odrobinkę więcej. Oprócz tego, że ten zegarek, one pewnie są do tego, żeby się zegarek za bardzo nie ślizgał na nadgarstku, jak się spocimy, ale to powoduje, że te szlufki tutaj, one za bardzo nie będą uciekały, ponieważ odrobinkę te tutaj żłobienia, znaczy to nie są żłobienia, to są bardziej wypustki niż żłobienia, one blokują troszeczkę te szlufki, żeby nie wędrowały. Tak, to powiedzmy jeszcze coś o tym mechanizmie. Ten mechanizm, który tutaj się znajduje, on ma taką nazwę High Performance Quartz. Co to znaczy High Performance Quartz? Otóż w 2010 roku Bulova wypuściła właśnie ten mechanizm, czyli ten zakrzywiony High Performance Quartz. Co to oznacza? Oznacza to, że ten mechanizm nie powinien się śpieszyć ani późnić więcej jak 5 sekund na miesiąc. Ja wiem, to jest kwarc, my od kwarcy wymagamy dokładności, ale naprawdę trzeba przyznać, że 5 sekund na miesiąc to jest całkiem niezła sprawa. Teraz przejdźmy do właśnie plusów i minusów. Plusy. No niesamowicie wygodny jest ten zegarek. Naprawdę, jak się go założy na rękę, to on dzięki temu właśnie profilowaniu, dzięki temu wykrzywieniu pasuje naprawdę klawo i jest on naprawdę wygodny. Prezentuje się niesamowicie. Te refleksy, które to szkło tutaj daje, naprawdę są, czynią, że on jest taki wielowymiarowy jeszcze do tego wszystkiego. No oprócz tego, że jest zakrzywiony, to jest naprawdę wielowymiarowy i te tarcze, subtarcze powodują, że dają taką głębię. Także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. To wykończenie przycisków, koronka, ten design tej koperty, naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo
fajnie się prezentuje. Dla osób, które lubią takie techniczne kwestie, to jest naprawdę mega fajny zegarek. Oprócz tego mamy szafir, mamy bardzo dokładny kwarc. To nie jest po prostu kwarc, tam jakaś bateryjka, tylko to jest właśnie ten high performance kwarc. Minusy. Jeśli chodzi o minusy, to tak jak wspominałem, jest to właśnie Luma. Nie jest to jakiś turbo minus, no bo ustalmy, ten zegarek moim zdaniem prezentuje się naprawdę bardzo fajnie i tej Lumy tu nie musi być dużo. Ja cenię sobie te rozwiązania, które tutaj są, w sensie właśnie te indeksy, no to ma coś w sobie, jednakoż jest jej mało. Bardzo mało. No i dodałbym jeszcze właśnie wodoszczelność. No 30 metrów w takim, no moim zdaniem, sportowym zegarku, bo on ma taki sportowy look. 30 metrów to jest naprawdę za mało. No i jeszcze jeden minus to, ja wiem, znaczy, bo mi się to bardzo podoba, mi się bardzo ten pasek podoba, on pasuje tu naprawdę niesamowicie, tu nie ma żadnej pracy, to jest wszystko super. Jednak ja o tym nie wspominałem, ale ten pasek jest montowany na takich dwóch śrubkach tutaj. Do końca nie wiem, jak z czasem ten pasek będzie się zachowywał na tym montowaniu. Oprócz tego, ja nie jestem fanem zegarków, które mają, które są skazane na paski, które dostajemy razem z zegarkiem. Tutaj do tego zegarka nie pasowałoby za wiele innych pasków z takiego normalnego rynku, na którym zaopatrujemy się w paski. Jednak akurat, no nie wiem, coś jest takiego, że no, no nie wiem, to mi nie pasuje. Nie wiem, jakby to inaczej rozwiązać. Ja wiem, to jest dziwne. Czepiam się czegoś, dlaczego nie mam rozwiązania innego, ale no, no nie wiem, no nie wiem. Jakoś tak jestem, no nie wiem, nie wiem. No to mi tak średnio pasuje to montowanie tego paska. Ale poza tym, naprawdę, uwierzcie mi, ten zegarek na żywo robi piorunujące wrażenie. Przynajmniej zrobił na mnie. Dobra, jeszcze Wam pokażę, jak on się prezentuje na moim nadgarstku. Tak, ten zegarek, no ogólnie jest jego ileś tam wersji różnych i powiem tak, można go dostać w tych różnych wersjach, nie? Bo ten kosztuje chyba z 4000, można go dostać między 3,5 a 4, ale wszystkie, bo wiem, że chyba ta złota wersja jest między chyba 2,5 a 3,5, także załóżmy, że wariacje cenowe tego zegarka zaczynają się od 2800 do 4000. Tak, mniej więcej coś takiego. Także jest to sporo. I tutaj pojawia się taka właśnie ta kwestia, bo zazwyczaj jest, że no 4000 za zegarek o naciągu automatycznym i ono ma tam szafirowe szkło, okej, okay, no dobra. I to jeszcze jest jakaś taka znana firma, no to okej, okay, dobra, 4000, no to jest dużo, ale luz. Ale za kwarc? Ola Boga, 4000, panie kochany, za kwarc. No i właśnie. I teraz jest ta kwestia, ponieważ to nie jest byle jaki kwarc. To jest naprawdę fajny kwarc. Jak sobie wpiszecie high precision kwarc, to on się pojawi, ten mechanizm, na wszystkich listach, które umieszczają właśnie zegarki o bardzo wysokiej precyzji. Mało tego, on się pojawia wśród właśnie takich sław jak Rolex, jak nie wiem, co tam jeszcze jest, Grand Seiko. Naprawdę to jest bardzo fajna taka sprawa mieć zegarek, który naprawdę i on się nie kontaktuje z żadnymi tam satelitkami, ani z innymi tam GPS-ami, tylko on po prostu sam w sobie ma tą dokładność. Także trzeba powiedzieć, że naprawdę jest on klawę. Do tego mamy szafirowe szkło. No ja naprawdę jestem zaskoczony, że on ma 30 metrów wodoszczelności. Ja tego wcześniej nigdy nie sprawdzałem. Myślałem sobie, że no taki zegarek no ma stoper, nie? No to już sama kwestia tego, że posiada stoper, to nie jest zegarek do garnituru. To jest sportowy zegarek. I ma 30 metrów wodoszczelności. No to jest takie, już kiedyś przy jakimś filmie mówiłem właśnie, że to jest takie ziarenko w bucie, które no i da, i chodzić się da. Ono jest niewygodnie.
No i dla mnie te 30 metrów jest takim, no serio, serio. No nic, moi drodzy, no to już jest taka sytuacja, a nie inna, także tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. I cóż, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Mam nadzieję, że u Was wszystkich wszystko dobrze. I cóż, widzimy się, właśnie nie wiem, czy się będziemy widzieć za tydzień, bo troszeczkę mi się zmienia na kanale. Będę się starał co tydzień wrzucać materiał, ale już się tak strasznie nie obliguję ku temu. Otóż, moi drodzy, od co najmniej 2 lat każdy weekend spędzam na nagrywaniu i edycji filmu, co powoduje, że naprawdę nie miałem normalnego weekendu, żeby nie mieć takiego poczucia winy, no bo zdarzało mi się, że no w jakimś weekend się nie pojawiał materiał, ale później miałem to poczucie winy, że o Jezus Maria, nie wrzuciłem filmu, ja się tam Wam tłumaczyłem i tak dalej. Teraz będę starał się nagrywać w ciągu tygodnia i publikować tylko w niedzielę, ale też czasami może się tak nie wydarzyć. Także, moi drodzy, za wszelkie jakieś tam czasowe obsuwy serdecznie Was przepraszam, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. No i cóż, serdecznie zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy. Zachęcam do wejścia na portal Zegarki i Pasja, ponieważ wyszedł ich ostatnio kolejny darmowy kwartalnik, czyli Zipek. Ja na niego mówię Zipek, wiem, trochę infantylnie, ale tak, Zegarki i Pasje już wyszły, także serdecznie zachęcam. Jak wejdziecie na ich stronę, to możecie sobie podbrać darmowego PDF-ika. Nie musicie się po tych różnych salonach tam krzątać i szukać, także wersję cyfrową możecie sobie pobrać za darmo. No to cóż, dziękuję Wam serdecznie, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, no i życzę Wam wszystkim dużo zdrowia. Póki co, bądźcie pozdrowieni, Dashboard.